Dzień dobry, Baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 11 marca. Zobaczmy, jaka będzie energia w poniedziałek, Baranki. Trójka mieczy i szóstka mieczy. O, być może, jeżeli ktoś z Was myślał o jakiejś zmianie miejsca zamieszkania lub przeprowadzce, ewentualnie jakiejś podróży, no to mogą być jakieś niekorzystne informacje z tym związane. Być może chcieliście wynająć jakieś mieszkanie gdzieś, no to tutaj pokazuje się, że tak jakby albo ktoś was przechytrzył, albo po prostu wynajął przed wami, albo po prostu będziecie rozczarowani tą ofertą. Być może nie dojdzie ona do skutku. A jeśli dojdzie, no to tak jak mówię, jakieś rozczarowanie widać. Być może ktoś podniesie na przykład odstępne, powiedzmy. Możliwe, że też nie wyjdzie jakaś podróż, jeśli coś planowaliście w poniedziałek, więc może się nie udać. Jakieś zmiany mogą być niekorzystne w poniedziałek, więc może nie warto. Jeśli nie musicie, to nie zmieniajcie nic, bo tutaj tak pokazuje się, jakby coś miało być niekorzystne, jakbyście byli rozczarowani po prostu czymś. Być może będziecie rozczarowani jakimiś decyzjami, czy imiś decyzjami, tym być może jak ktoś się zachowa w stosunku do was lub do kogoś, a lub do jakiejś sytuacji. Więc tutaj możliwe jakieś rozstanie, możliwe jakieś powiedzenie sobie kilku gorzkich słów, być może jakieś rozejście się z kimś, być może po prostu, no możliwe, że ktoś się na kogoś tutaj obrazi, a może ktoś będzie zbyt szczery i powie prawdę i ktoś po prostu tego nie będzie dopuszczał do siebie i się obrazi na przykład, tak? Więc też mogą być jakieś tutaj rozstania, jakieś być może właśnie sprzeczki, może rozmowy, które spowodują, że będziecie patrzeć na pewne rzeczy w inny sposób. Być może ktoś, tak jak mówiłam, się obrazi po prostu tutaj. No, także poniedziałek może być takim troszeczkę cięższym dniem dla Was, mam takie wrażenie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 11 marca. Zobaczmy, co dla Was szykuje los. Rycerz monet i głupiec. Możecie zastanawiać się w poniedziałek nad jakimiś nowymi zmianami. Być może zmienią się jakieś plany wasze. Możliwe, że będziecie coś nowego w ogóle planować, jakąś wycieczkę, podróż, a być może jakąś relację, znajomość, będziecie się zastanawiać nad czymś takim. Być może pewne rzeczy będziecie chcieli rozegrać w poniedziałek dosyć strategicznie, coś sobie przemyśleć i tutaj w ten sposób się zachować. Może to dotyczyć oczywiście biznesów, może dotyczyć relacji. Więc pokazują się jakieś takie przemyślenia związane z jakimiś nowymi kwestiami. Może jakieś informacje nowe do Was dojdą w poniedziałek, może jakieś wiadomości, czegoś się dowiecie, coś usłyszycie, ktoś Wam coś powie i w jakiś sposób będziecie się nad tym zastanawiać. To mogą być jakieś kwestie zastanawiające, mogą dotyczyć jakiegoś kursu, szkolenia, pracy. No, pieniędzy ogólnie rzecz biorąc, ale mogą dotyczyć również relacji. Także jakieś nowe być może kontakty, nowe znajomości się pojawią również i też będziecie się zastanawiać, jaką decyzję podjąć. W każdym razie bardzo spokojnie. Tu nie będzie z jakiejś spontaniczności, tylko raczej te decyzje będą bardzo przemyślane, więc będziecie się no, nad czymś zastanawiać. Oczywiście możecie w poniedziałek bardzo spokojnie podchodzić do pewnych rzeczy. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, bliźnięta. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 11 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć tego dnia. Bliźnięta, as mieczy i czwórka monet. Możliwe, że będziecie podejmować jakieś decyzje dotyczące finansów. Być może te decyzje będą dotyczyć jakiejś kwestii,
jakichś kwestii związanych z waszym właśnie bezpieczeństwem finansowym, dobrobytem. Może chodzić o inwestycje, więc jakieś nowe pomysły mogą przyjść wam do głowy. Być może będziecie chcieli zainwestować na giełdzie, a może gdzieś indziej, w jakieś. Ale raczej takie, to będą przemyślane decyzje, więc ta giełda, jeśli nawet powiedziałam, to nie będzie tak o po prostu impuls, żeby w coś zainwestować, tylko wszystko będzie przemyślane, ponieważ tu się pojawiają decyzje takie bardziej bez ryzyka, przemyślane, racjonalne, przeanalizowane, więc to mogą być bardziej lokaty jakieś, więc możliwe, że rozmowy na ten temat, może jakieś informacje, dowiecie się o jakichś kwestii związanych właśnie z ochroną kapitału swojego na przykład, tak? Jak robicie, żeby było dobrze, żeby było stabilnie, nie będzie tutaj decyzji jakichś ryzykowych. Możecie się odcinać, właśnie bym powiedziała, od jakiegoś ryzyka, czy od po prostu tego, żeby właśnie podejmować jakieś decyzje ryzykowne. Raczej wszystko przemyślane, mogą się pojawić jakieś właśnie nowe szanse, okazje na to, żeby w jakiś sposób być może, no właśnie, zainwestować, ale mądrze swoje pieniądze, żeby móc dalej czuć się bezpiecznie. Więc to wszystko w poniedziałek, jak będziecie się zastanawiać też nad jakąś relacją, to wszystko będzie właśnie w sposób przemyślany, taki racjonalny. Także jakiekolwiek pomysły też dotyczące relacji, no to też będą bardzo, bardzo przemyślane. Także taki stabilny dosyć dzień. Pozdrawiam. Cześć. Dzień dobry, Raczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. 9 kielichów i trójka monet. Być może jakaś współpraca z kimś przyniesie Wam satysfakcję w poniedziałek. Możliwe, że będziecie mogli zarobić na jakiejś współpracy, na tym, że albo komuś pomożecie w czymś, i ktoś Wam się na przykład odwdzięczy jakąś premią, pieniędzmi jakimiś, być może jakimiś gratis pieniędzmi, czyli dodatkowymi. A być może to ktoś Wam będzie pomagał, więc też tutaj pełna satysfakcja. Ogólnie karty mówią, że właśnie współpraca przyniesie Wam jakieś korzyści. Być może będzie niektórzy z Was jakiś egzamin będziecie zdawać w poniedziałek, więc wypadnie pozytywnie, będziecie zadowoleni. Możliwe, że to Wy kogoś będziecie czegoś uczyć, może jakiegoś fachu, może jakiegoś na przykład inwestowania, jakiejś rachunkowości, tego w czym jesteście dobrzy. Więc to mogą być różne kwestie, no na przykład nieruchomości, i również tutaj będziecie kogoś uczyć, na przykład tych nieruchomości, powiedzmy, jak sprzedawać, na przykład. Więc ogólnie takie kwestie mogą być. Karta dziewiątki kielichów to jest bardzo pozytywna karta, mówi o dobrobycie, że niczego nam nie brakuje. No i jeszcze ta trójka, czyli współpraca. Tu może być jakieś pieniądze pochodzące z pracy, na przykład. Ogólnie nie ma się czego obawiać, wszystko jest dobrze. Tutaj mogą być w ten dzień jakieś pochwały dla Was od szefa. No, możliwe, że będzie rozmawiał z Wami na temat jakiegoś awansu. No, ktoś Was tutaj doceni. Także bardzo pozytywne karty i pozytywny dzień. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Lwy. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć tego dnia. Gwiazda i król pucharów. Możliwe, że uda Wam się spełnić jakieś marzenie związane z jakimś mężczyzną. To może chodzić o Waszą drugą połówkę. Być może jakąś niespodziankę chcecie mu zrobić. A może jakiś miły wieczór na przykład, tak? Będziecie chcieli razem spędzić. W każdym bądź razie miłe kwestie, takie spełnienie marzeń, właśnie związanych właśnie z jakąś osobą, która jest bliska waszemu sercu. Być może w ten dzień ktoś was dostrzeże, może zacznie zauważać, a więc możliwe jakiś kontakt, odezwie się do was na przykład ten ktoś. Możliwe, że właśnie no, zrealizuje się wasze marzenie, tak? Jakieś. Powiedzmy tam, drobniejsze. A jeżeli ktoś z Was ma potencjał twórczy, coś tworzy, no to też w poniedziałek możecie coś sobie tutaj wykreować, jakieś swoje nowe dzieło na przykład. Więc też jak taki twórczy dzień dla niektórych z Was może być. Oczywiście bardzo pozytywny, jeśli chodzi o relacje, związki.
Także myślę, że nie ma się czego obawiać i będzie wszystko bardzo dobrze się układało w poniedziałek. No, karta gwiazdy to takie spełnienie marzeń, dostrzeżenie, że ktoś nas dostrzega. Oczywiście pamiętajcie, marzenia przy gwieździe nie zawsze mogą się spełnić, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby je realizować. I tutaj, jeżeli są one, dotyczą jakiegoś właśnie mężczyzny, właśnie drugiej połówki waszej, może też dotyczą ojca na przykład. Być może no, jakieś różne kwestie mogą być tutaj związane, więc też no, to się zrealizuje. Albo ma dużą szansę powodzenia, dużą szansę ma się zrealizować. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, panny. Witam was w przesłaniu z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, co karty pokazują dla was, jaką energię. 9 buław i trójka. Trójka kielichów. Być może nie dacie się wciągnąć w jakąś zabawę. Nie będziecie mieć ochoty na jakieś imprezowanie w poniedziałek. Być może na przykład ktoś was może chcieć wciągnąć w jakiś flirt, romans i też może wam to nie do końca odpowiadać, więc tutaj będzie takie stawianie swoich jakby zasad, po prostu obrona jak gdyby swojego terytorium. Także może być na przykład taka sytuacja, że w pracy będą wszyscy coś świętować, może będzie pity alkohol, a wy powiecie: nie, ja nie piję. Więc też takie stawienie zasad, po prostu stawianie na swoim, asertywność, odmówienie czegoś. Jeżeli coś wam nie będzie służyło, nie będzie się wam podobać, to po prostu w poniedziałek to powiecie. A na pewno nie będziecie do niczego zmuszać, nie pozwolicie sobie wejść na głowę i nie będziecie w ten dzień powielać jakichś błędów starych, bo tutaj może być jakaś spotkanie nawet ze znajomymi, gdzie na przykład będzie no, poniedziałek, tak, początek tygodnia. No i ktoś zaproponuje na przykład alkohol i wy, jeśli nie będziecie mieć ochoty, to po prostu się nie napijecie i powiecie to wprost. Więc jest tutaj jakaś taka, jeśli ktoś będzie chciał na was coś wymóc, na przykład w poniedziałek, to również pokazuje się tutaj takie stawianie muru, że sobie nie pozwolicie na to. Więc po prostu, jeżeli będziecie się bawić w jakimś towarzystwie, to z umiarem i z takim taktem, bym powiedziała. Na spokojnie, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku i pewnych zasad. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, wagi, witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. I zobaczmy, co karty wam tutaj pokazują. A ósemka kielichów i dwójka kielichów. No, być może będzie to czas, żeby się z kimś rozmówić, być może w poniedziałek. Może być tak, że po prostu będziecie rezygnować z jakiejś relacji, dla nowej relacji na przykład. Albo będziecie rezygnować z czegoś, na przykład, nie wiem, będzie trzeba wcześniej zakończyć pracę, ponieważ się z kimś umówiliście. A być może, jeśli miałoby to mieć związek z pracą, no to możliwe, że będziecie, no na przykład, zakończyć jakąś umowę w związku z tym, iż będziecie podpisywać z kimś innym inną. Więc tu mogą być jakieś takie właśnie sytuacje przejścia, sytuacje zakończeń pewnych kwestii. No i związane to może być z jakimś innym, na przykład partnerstwem, z inną osobą, z innymi kontrahentami, zleceniami, z podpisywaniem na przykład innych umów. Więc możliwe, że takie zachowanie właśnie, bo coś będzie bardziej obiecującego, coś będzie bardziej korzystnego i będziecie rezygnować no, z czegoś innego, tak? Być może nie będziecie w stanie połączyć wielu projektów, trzeba będzie coś wybrać, no i wy tutaj wybieracie coś, co będzie dla was korzystniejsze. Być może korzystniejsza umowa na przykład. A może po prostu będziecie lubić bardziej tą osobę, z którą będziecie podpisywać tą umowę, bardziej wam się ona jakoś przypadnie do gustu, bardziej wam się spodoba. No i być może dlatego będziecie tutaj na przykład z inną osobą rezygnować na przykład. Może być tak, że w relacjach coś rezygnujecie z czegoś na przykład, ponieważ no właśnie, pojawił się być może ktoś nowy, a może
może jakaś nowa relacja na horyzoncie się pojawia i się zastanawiać będziecie w poniedziałek, czy warto, czy nie warto odchodzić na przykład od tego, co jest. No, może ktoś z Was się zauroczy w poniedziałek kimś nowym i też będzie miał różne kwestie takie sporne. Będzie się zastanawiał nad tym, czy warto na przykład iść w to, czy nie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć w poniedziałek. Trójka monet i karta sprawiedliwości. Będziecie załatwiać jakieś sprawy związane z jakimiś projektami być może. Ktoś z Was jakiś egzamin być może będzie zdawał. Jakieś dokumenty, biurokracja, załatwianie jakichś spraw papierkowych po prostu. Podpisywanie jakichś umów, zleceń, rozmowy z jakimiś kontrahentami. Być może załatwianie w urzędach jakichś dokumentacji, jakichś kwestii, jakichś zaświadczeń, może jakichś pozwoleń. No, mogą być różne właśnie takie kwestie, podpisywanie umów jakichś, więc no, trochę tych rzeczy może być w poniedziałek dla Was, bardziej właśnie takie biurokratyczne, papierkowe rzeczy. Jest mowa o jakiejś współpracy, być może będziecie podpisywać jakąś umowę z jakimś na przykład nowym wspólnikiem albo z jakimiś kontrahentami, być może jakieś zlecenia na coś, więc podpisywanie umów. No, w większej ilości osób, powiedziałabym, może jakieś przetargi, coś tutaj być może będziecie jakieś rozmawiać z prawnikami dotyczące jakichś kwestii, wyjaśnień, może jakieś, tak jak mówiłam, jakichś pozwoleń na przykład, jakichś reguł, zasad, może jakieś regulaminy, ustawy będziecie regulować, jakieś decyzje podejmować w poniedziałek. No, bardziej widać tutaj, powiem szczerze, pracę niż życie prywatne, a więc myślę, że w poniedziałek możecie być skupieni poważnie na jakichś takich właśnie sprawach związanych z właśnie pracą, dokumentami, urzędnikami. Możliwe jakieś rozstrzygnięcia w kwestiach sądowych. Może chodzić o jakieś dzieci, o jakąś współpracę, może jakiś wyrok będzie zapadał w poniedziałek na przykład. Także ogólnie karty mówią, że w poniedziałek lepiej działać wspólnie, w porozumieniu z jakimiś osobami niż samemu. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Osiem kielichów i 10 monet. Możliwe, że w poniedziałek nie będzie się Wam podobało lub nie będziecie się zgadzać z jakimś zdaniem, czyimś zdaniem. To może być kogoś z rodziny zdanie po prostu. Więc mam wrażenie, że albo się Wam coś tu może nie spodobać, jeśli chodzi o jakieś kwestie rodzinne na przykład, albo ktoś coś może powiedzieć, po prostu przesadzić. Mogą to być również kwestie jakieś związane z pracą. Będziecie być może decydować o jakimś zakończeniu, będziecie od czegoś odchodzić, być może będziecie się zastanawiać nad jakimś odejściem, bo może na przykład znajdziecie lepszą propozycję pracy, może lepszą ofertę znajdziecie jakąś. No, może ktoś z rodziny zaproponować Wam coś fajnego i będziecie woleli w poniedziałek po prostu no, spędzić czas przy tym fajniejszym projekcie, powiedzmy. Być może na przykład będziecie odchodzić od jakichś obowiązków swoich w poniedziałek, bo na przykład pojawi się kwestia możliwości zarobienia jakichś pieniędzy. Może będzie chodziło o opiekę nad kimś z rodziny albo spędzenia czasu z kimś znajomym. I tutaj też będziecie w jakiś sposób woleli sobie spędzić ten czas właśnie w taki sposób, a nie na przykład inny po prostu. No więc tu może się pojawić taka kwestia, kiedy rezygnujecie z czegoś, bo coś innego się na przykład pojawia na horyzoncie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, jaka może być energia tego dnia dla Was. Koziorożce.
Karta świata i czwórka monet. Możecie dostać jakąś propozycję, propozycję wyjazdu, propozycję spotkania i mam wrażenie, że wybierzecie jakąś stabilność. Jeżeli nie będzie Wam ta oferta się podobała lub w jakiś sposób będzie wywoływała u Was poczucie właśnie braku bezpieczeństwa, no to jej nie wybierzecie, nie zgodzicie się na to. Mam wrażenie, że raczej będziecie wybierać w ten dzień rzeczy, które będą Wam dawały właśnie taką stabilizację, bezpieczeństwo, gdzie będziecie bezpiecznie się czuć niż coś ryzykownego. Więc jakaś relacja, jak ktoś może zaproponować jakieś spotkanie w poniedziałek, czy na przykład jakieś mogą być tu propozycje kontrahentów, jakieś zlecenia rozmowy, negocjowanie jakichś umów, projektów, no to tutaj też będziecie wybierać zawsze te bezpieczne rozwiązania, nie będziecie podejmować ryzyka. Jeśli będziecie podpisywać jakieś umowy, to tylko z osobami, które będą Wam dawały taką stabilizację, że gdzieś tam jest pewność zarobienia pieniędzy, ale nie, jeżeli będziecie mieli taką niepewność, to na pewno nie w poniedziałek. Takich decyzji ryzykownych nie będziecie podejmować. Możliwe również jakieś zakończenia w poniedziałek. Nie wiem, może związane z pracą, może związane z pieniędzmi. Trudno powiedzieć, natomiast zakończenia również się jakieś pojawiają, no i dużo kontaktów, dużo może się dziać, jakieś możecie nawiązywać w ogóle kontakty ze światem, czyli gdzieś może na przykład będziecie rozmawiać z jakąś swoją filią firmy gdzieś tam za granicą, bardzo daleko, daleko. No i też będziecie rozmawiać o jakichś kwestiach finansowych. Czyli praca po prostu. Może tak być, więc też jakieś tu kontakty. Ale tak jak mówię, nie będziecie w poniedziałek podejmować jakiegoś ryzyka. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, wodniki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Osiem kielichów i as. Kielichów. W poniedziałek możecie decydować lub zastanawiać się nad jakąś zmianą, nad jakimś odejściem od czegoś, od kogoś, faktycznie na rzecz czegoś nowego. Czyli możecie się zastanawiać, lub faktycznie ktoś z Was może odchodzić, na przykład jeśli chodzi o jakąś relację, jakieś znajomości. Być może ktoś nie spełnia Waszych oczekiwań i na przykład w poniedziałek będziecie mieć dość. Może być tak, że po prostu będziecie kończyć jakiś etap, coś na przykład, jakąś sytuację w swoim życiu w poniedziałek i dlatego, że po prostu pojawi się coś nowego na horyzoncie. Może ktoś z Was będzie kończył jakąś, jeżeli pracujecie twórczo, tworzycie coś, to może skończycie coś albo pozostawicie to coś na rzecz czegoś nowego, nowej pasji, nowego projektu. Na przykład, jeśli malujecie obrazy, no to zostawicie ten obraz, który malujecie, a weźmiecie się za jakiś nowy, na przykład obraz. Też tak może być. Pojawiają się jakieś nowe możliwości, szanse. No i myślę, że dlatego właśnie będziecie coś chcieli zostawić, albo może stwierdzicie, że w poniedziałek nie mam na to czasu, idę w to coś nowego, bo to jest korzystne, albo fajnie się pokazuje, więc może warto spróbować. Więc to jest na tej zasadzie, więc w poniedziałek mogą być jakieś takie właśnie zostawienia pewnych rzeczy niezakończonych, na przykład może być, że nie zakończycie pewnych prac, może zakończycie, no i pójdziecie w coś nowego na przykład. Może być tak, że będziecie się nad tym zastanawiać, a może być, że po prostu zdecydujecie się i tak zrobicie. Możliwe, że jakieś podróże, nowe szanse, możliwości się pojawiają, więc może jakaś podróż, ktoś coś zaproponuje, jakiś wyjazd i niektórzy z Was będą się zastanawiać, inni będą już podejmować takie decyzje. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, rybki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 11 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć w poniedziałek. Gwiazda i czwórka kielichów. Być może ktoś z Was będzie niezadowolony na przykład z jakiejś sytuacji. A może być tak, że na przykład czekaliście na coś długo, spodziewaliście się czegoś na przykład, znaczy marzyliście o czymś, no i kiedy to się wydarza, no to
wam to jednak nie odpowiada, nie pasuje. Więc może być taka konsternacja po prostu w poniedziałek. Być może pojawi się jakaś szansa, możliwość na coś, żeby zabłysnąć, żeby ktoś was mógł dostrzec i możecie tą szansę przegapić. Może być tak, że po prostu, tak jak mówiłam, no, o czymś marzycie, coś byście chcieli i udaje się to w poniedziałek, ale wy na przykład jesteście tak pesymistycznie nastawieni, że nie zaczynacie, że nie dostrzeżecie tego na przykład. A być może czeka ktoś z was na jakąś fajną propozycję pracy, o której marzył, no i w poniedziałek dostaje tą propozycję, a z jakichś powodów jej jednak nie przyjmuje, bo skupia się na czymś zupełnie innym. Nie wiem, nie odbieracie na przykład telefonu od pracodawcy nowego, bo na przykład jesteście za bardzo na przykład skupieni na zupełnie czymś innym, tak? Nad innymi jakimiś sprawami, więc może tak być i ta szansa może wam przelecieć koło nosa po prostu. Może być tak, że no właśnie, te wasze marzenia, to o czym marzycie, w jakiś sposób was rozczaruje w poniedziałek, bo może być tak, że coś się tu zrealizuje albo zacznie się realizować, ale wy albo tego nie będziecie dostrzegać, albo będziecie rozczarowani w ogóle tą sytuacją, nie będziecie zadowoleni z tego. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.